Moi drodzy, jeżeli wszystko poszło po mojej myśli, to oglądacie właśnie dzisiaj drugi odcinek z rzędu. No i moi drodzy, ja was bardzo gorąco witam w drugiej części Five Nights at Freddy's. Generalnie tak jak poprzednio, nic sobie nie spoilerowałem. Zaczynam grę będąc totalnie świeżym, nie wiedząc o co chodzi. Dowiem się na przestrzeni gry, ewentualnie po prostu nagram pierwszy odcinek, poczytam komentarze i potem sobie po prostu będę grał dalej, wiadomka. Jak chcecie serię Szlawa codziennie, to wiecie co robić, zostawiajcie dużo łapek w górę, zostawiajcie subskrypcję, a my bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Help Wanted, Grand Reopening, Vintage Pizzeria, Given New Life, Can Be A Part and New Face on Freddy, okej. Okay. $100 a week to apply, okej. Czyli tego co pisaliście, to wiem. Druga część FNAF-a dzieje się przed częścią pierwszą. Pierwsza część dzieje się w latach 90., ta dzieje się w latach 80. z tego co wiem. I fabuła ma tutaj totalne znaczenie, mam już tutaj widzę coś takiego, co to jest? Co to jest? Mogę zakładać maskę, to jest dziwne. Siema. I nie ma drzwi. Co jest? Powiem tak, nic z tej rozmowy nie zrozumiałem, nie mogłem się skupić i nie mogłem się wczuć przez to, że jakby totalnie nie wiem o co chodzi. Pisaliście, moi drodzy, że powinienem zapomnieć wszystko, co wiem z części pierwszej przed częścią drugą, a aktualnie... Oho, chyba jest pierwszy ruch jakiś. Aktualnie wiem tylko tyle, że nie wiem totalnie nic. Wiem tylko, że nie ma drzwi. Totalnie nie wiem o co chodzi z mechaniką. Wiem, że mogę zakładać na siebie maskę jakiegoś Freda chyba. Generalnie nadrobię sobie na pewno przed drugim odcinkiem, ty mi się patrzysz w kamerę, tą rozmowę jeszcze raz, żeby dokładnie sobie obczaić, co on tam mówił. Także o to się nie bójcie. Tutaj mamy maskę, tu mamy kamerę. Ty się patrzysz na mnie. Jak to działa? Na co to jest patrzone? Bo to jest vent. Tutaj coś jest... Ty, co to znaczy? Mind up music box click hold. Co jest? Okej, okay, jakby nazbrajam tego? Jak to się nazywa? Kołysankę. Jakby na tego nakręcam, okej. Okay. Co to są za dźwięki? Ja pierdzielę. Tak jak mówię, nie spoilerowałem sobie mechaniki, być może to był błąd, bo nie wiem co się dzieje totalnie. Co to jest? Kamera siódma. Tu jest jakiś powalony typ. Nastrajam to jeszcze raz. Co to jest za ćwierkanie? Ja nie wiem o co chodzi, chciałem powiedzieć. Totalnie nie wiem o co chodzi. Co to jest? Nie wyskakuj mi nic, proszę, nie wiem. Jestem bezbronny. Ty. Nie chcę już to grać. Czajcie, to jest pierwszy, to jakiś w ogóle Freddy malutki, pluszak. O co chodzi? Co to są za syreny? Jak coś jest piąta w nocy, jak to nagrywam. O k***a! Co to znaczy? Co mam teraz zrobić? Kur... Fa mać, co to było? Co to było? Czy tak działa mechanika tego czegoś? Jak to się nazywa? Dajcie mi znać, proszę. Typ się znowu teleportował? Znowu muzyka jakaś powolona. Nie wiem, co tu z tym zrobić. Tu jest jakieś puste pomieszczenie. Nie ma drzwi. Co to jest? O nie, music box. Co znaczy... Co znaczy ten music box? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Ja pierdzielę. Nie widzę w ogóle starych animatroników. Jeszcze raz na zbroję. Tu nic. Tu nic. Mogę sobie tak zrobić? Mogę. Idzie coś. Mogę to kliknąć? O co z tym chodzi? Dobra widzowie, musicie mi napisać, bo jestem debilem. Totalnie nie wiem o co chodzi. Nastrajam to po raz kolejny. Będę to nastrajał cały czas. Nie wiem czy ja to dobrze robię czy źle. Ja pierdzielę, te dźwięki. Nic mi nie wyskoczyło na razie. Czy się stresuje? Nie, co to? Co to k***a jest? Dobrze, że ja tą maskę zakładam, czy nie? I czemu to mi się tak po prostu pojawia w biurze? Ty się patrzysz na mnie jak na debila. Ciebie trzeba nastroić. Click and hold. Press hold control to use flashlight. Ja mam jakoś... Ja pierdolę. Wyłączyłem grę. Znowu escape nacisnąłem, dlaczego to się dzieje. I co, mam od nowa. Jezu, popłaczę się. O kurwa mać, mamy latarkę. Dobra, to sobie zmutujmy jeszcze raz.
Noc pierwsza nie powinna być straszna. Tylko nie wiedziałem, że mamy latarkę. Czyli to jest po prostu w takim razie bez drzwi. O ja pierdziele. I to się tu nastraja, to jest jakaś mini Chica, mini Freddy. Tutaj są te wenty, tutaj jakby jest ten pokój, co nie? I kamery są jakby na ten pokój skierowane. Ty, nie ma tu prądu chyba w ogóle w tej wersji, jakby jest light, light i light, nie? Mamy tylko jakby prąd w latarce, zajebiście. Czy mogę wyłączyć wiatrak w tej części jakoś, czy nie? Nie wiem. Ty się nastrajasz dalej jakby spoko. Dobra, czyli tutaj kontrola będę sporo używał, to sobie tak dam łapę. Kto to jest to? Czy on będzie straszył? Czy oni będą straszyć? On na pewno będzie straszył, bo już się straszył nas. Tutaj nie wiem. Pojebało kogoś serio z tymi dźwiękami. Co tu jest napisane? Nawet nie jestem w stanie na to kliknąć, czekajcie. Kurde, dobra, nawet nie mam czasu się zastanawiać. Ale na razie bez ruchu, jest cisza. Muszę ogarnąć, co tutaj skacze. Nie ten dźwięk, proszę. Ta latarka w ogóle, ja pierdzielę. Ja mogę świecić latarką! O kurwa! O kurwa! Tego nie było. Ty, no tego nie wiedziałem. O kur... Freddy. Ale chore gówno. Nie, no ta kamera jest tak creepy. Co się stało z tobą, Freddy? O co z tym chodzi? Ja mogę też tutaj? Mogę. Balloons. Tutaj coś, co to jest? Trzeba nastroić mindboxa. Pierwsza jest podobnie groźna, więc jakby chce się skupić na odkryciu cokolwiek. Play party, coś tam, rock. To jest chore, nie? Okej, okay, tutaj ci panowie. Ty, już mi się latarka kończy. A jest druga w nocy. Trochę poświeciłem za dużo. Ale ta kamera, nie? Ta, to jest najbardziej creepy chyba z wszystkich. Dobra, no nic, moi drodzy, poczekajmy. Zagramy sobie dzisiaj chyba w odcinku, bo tylko i wyłącznie jedną noc. To będzie taki pilotażowy materiał. Ja sobie to wrzucę bardzo szybko i po prostu poczytam komentarze, jak się powinno w to grać, co nie? No bo nie będę, znaczy inaczej, na pewno zagram drugą noc przed puszczeniem pierwszego odcinka. Tylko poproszę kiełbasina, żeby mi zaspoilerował, co i jak. Oj, tutaj się coś pojawiło, mindboxa trzeba nastroić. Czy go trzeba nastrajać chyba, co nie? Bo się coś dzieje. Tylko co się wtedy dzieje? To jest pytanie. Tu na razie nic nie wyskakuje, jest chillera. Było jakieś szczeknięcie słychać. Dobra, no nic, zastrojmy to dalej. Tu się nic nie dzieje. Znowu escape nacisnąłem. Nic tutaj, nic tutaj. Okej, słuchajcie, mój własny oddech jakby. Ale chore gówno. Trzecia w nocy. Nie wiem, o kurwa, co to jest? Tutaj też coś? To jest jakaś Chica nowa? O kur... Freddy. Co mam teraz zrobić? Nie patrz się tak na mnie, stary. Mindbox. Nie skacz na mnie, Freddy, proszę. Zbliża się, on się zbliża. Nie no, mordo. O co tu chodzi? Kur... co tu chodzi? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Ja pierdzielę ten oddech. To nawet nie jest straszne, widzowie, aktualnie, bo ja chyba wiem, że pierwsza noc jest raczej taka, że mi nic nie wyskoczy, nie? Tylko... ja nie wiem, co mam robić. Czuję się bezsilny. Uczucie bezsilności to jest najgorsze uczucie, jakie może panować w ciele człowieka. Dobra, mam to w dupie, Freddy, wiesz, że mi nic nie zrobisz, jak mi najwyżej mi skoczy to mordę. Aaaa! Żyje? Ten oddech jest tak creepy. Chyba jest git, piąta w nocy, moi drodzy. Nastrałem tego walonego mindboxa, ale chora gra. O co w niej chodzi? Ty się na mnie patrzysz, jak też, nie wiem. O! Mogę już dożyć do szóstej?
Proszę? Nic tu chyba nie ma, ja pierdzielę. Nie no. Mam tą maskę założyć, czy mam jej nie zakładać? Poszła sobie gdzieś. Panie Fredzie. Panie Fredzie. My się już widzieliśmy chyba, nie? Mamy do... Nie, boję się, za kiedy nastawię tego mindboxa, to się dzieje jakieś rzeczy. W porządku. Piąta AM. Jest, to żyłem. Dobra. To był bezstresowy odcinek. Pierwszy bezstresowy odcinek, moi drodzy. Pilotażowy. Piszcie mi, jak mam w to grać. Ja jeszcze zagram PPG drugi odcinek za sekundkę. I pewnie będę kumał, o co chodzi. Ale i tak piszcie mi, jak w to grać, o co chodzi, jak to wyskakuje. Będę bardzo wdzięczny, bo oszczędzacie mi po prostu stresu. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jak tak, zostawiacie łapki w górę. Jeżeli chcecie jutro, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzeba miłego dnia. Trzymajcie się i na...